Kilkaset osób poparło ideę nazwania ronda przy ulicach 1 maja 11 listopada Kasprowicza i Opolskiej imieniem żołnierzy wyklętych w Oławskim Marszu w dniu 3 marca. Zwolennicy tej nazwy ronda przeszli z rynku pod pocztą przy ulicy 1 maja. Tam głos zabrali organizatorzy marszu, przedstawiciel Narodowych Sił Zbrojnych oraz wicemarszałek 5. kadencji Sejmu RP Janusz Dobrosz. Jak stwierdzili organizatorzy, inicjatywa ma charakter oddolny i wszystkie kwestie formalne, by stworzyć projekt uchwały w tej kwestii, zostały spełnione. Zaśpiewamy trzy zwrotki hymnu. Wszyscy, głośno i wyraźnie. Witam wszystkich zebranych w imieniu Zarządu Okręgu Dolnośląskiego, jak również organizatorom marszu. Chciałem powiedzieć, że dzisiejsze święto jest bardzo ważne, nie tylko jako rocznica historyczna, ale również jak widzimy. Pomaga ono budować społeczeństwo obywatelskie, solidaryzm społeczny. Tak jak dzisiaj, te obchody są zorganizowane oddolnie. Jest to jedna z rzeczy, jedna z idei, o które walczyły Narodowe Siły Zbrojne. To znaczy właśnie budowanie świadomego społeczeństwa polskiego. Ponieważ kiedy znamy swoją tożsamość i jesteśmy świadomi swojego pochodzenia, widzimy więzi, które są między nami. Możemy widzieć oczach innego Polaka, swojego brata, i kiedy on będzie musiał pomóc, tak samo on nam pomoże. Mimo przegranej militarnej Narodowych Sił Zbrojnych i żołnierzy podziemia komunistycznego, jednak udało się przetrwać tej idei, która dzisiaj skończyła nas tutaj na tym marszu. Więc jeszcze raz chciałem podziękować wszystkim zebranym w Polsce. Szanowni Państwo, koledzy, koleżanki, drodzy rodacy. Tak się złożyło, że wiele, wiele lat Polacy, ci, którzy nie mogli swoich poglądów oficjalnie głosić, nie tylko, że nie mogli tych poglądów głosić, ale nie mogli wrócić do pamięci tych Polaków, którzy w okresie najczarniejszego stalinizmu walczyli o Polskę w sytuacji, która ona się wydawała beznadziejna. My nieraz filmów amerykańskich byliśmy zszokowani, że na przykład Japończycy na wyspach, które Amerykanie nie zdobyli, niektórzy w latach 60. byli znajdowani i jeszcze walczyli o Japonię,
choć dawno upadł. Myśmy mieli znacznie gorszą sytuację. Tych naszych żołnierzy wyklętych nie otaczał ocean, tylko żyli wśród ludzi. Ludzi życzliwych, dobrych, ale również szpiegów, różnych donosicieli, kapusi. A mimo tej sytuacji, patrząc na to, z czego wyszli, z wierności do Boga, ojczyzny, honoru, bronili tego honoru, bronili ojczyzny. Niektórzy sądzili, że jeszcze jest szansa na odzyskanie niepodległości, choć zachodni sojusznicy nas zdradzili dawno, ale przecież oni o tym wszystkim nie widzieli. Przyszły różne lata, ale nareszcie są te lata, że można o nich mówić. Choć można o nich mówić, ale nie zawsze można ich uczcić. Cieszę się bardzo, że tu wołanie, młodzi ludzie, ci, którzy w zasadzie stanowią taki dziwny sojusz, tych, którzy byli ich dziadkami, pradziadkami i starają się do tej pamięci wrócić. Myślę, że wasza inicjatywa wreszcie zostanie doceniona i radni pod wpływem waszego nacisku szczytną nazwę rondu przyniosą. Ale to nie jeszcze wszystko. Bo proszę Państwa, są w Polsce środowiska i siły, które starają się dyskredytować, zwłaszcza Narodowe Siły Zbrojne. Doktor Żebrowski napisał kilka znakomitych rzeczy, których pokazał, że była to armia najlepiej przygotowana, wiecie do czego również? Do odzyskania ziem zachodnich. Świetnie byli przygotowani. Mieli przewodniki, wiedzieli, gdzie są miejsca, w których najlepiej jest funkcjonować, najlepiej budować gospodarkę, i gdzie jest wielka polska, piastowska tradycja, ale nie tylko. I to też trzeba pamiętać, że oni nie myśleli tylko o honorze, o ojczyźnie, o przyszłości. Byli jak na tamte czasy super nowocześni, ale tego nie wszyscy doceniali. Myślę, że to jest najwyższa pora, żeby to doceniać. Ja też się cieszę, bo często chodzę na mecze Śląska, bo jeden z pierwszych, pierwszy klub Kliwica budowali w latach 70., jak podobnie wraca do pierwszej ligi, potem zdobył mistrzostwo Polski. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Sąd Najwyższy uznaje oskarżonego Augusta Emila Fridolfa za winnego. Sąd skazuje oskarżonego na karę śmierci, pozbawienia praw i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przypadek zaledwienia. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski, wyrok wykonał. Mniej więcej takie słowa słyszeli żołnierze, na których dokonano mordu sądowego. Ludzie, którzy walczyli z okupacją niemiecką i sowiecką, skazani na pozbawienie praw honorowych na zawsze. Oddali największą ofiarę. Każdy z nich mógł wybrać inną drogę. Inka mogła zostać szczęśliwą mamą. Reszta mogli zostać lekarzami, prawnikami, inżynierami. Wybrali drogę, na końcu której trzeba było zapłacić największą cenę. A przez ponad 40 lat starano się zatrzeć ten wszelki ślad historii. Widzę tutaj sporo młodych osób, sporo młodych ludzi, moich rówieśników, też młodszych, też starszych. Zwracam się szczególnie do was. W rękach naszego pokolenia spoczywano żołnierzy wyklętych. To od nas zależy, czy za 20 lat będzie się o nich mówiło bandyci z lasu, czy bohaterowie. Jesteśmy pokoleniem, które bez problemu może czerpać wiedzę na ich temat. Możemy o nich mówić. Możemy prosić o to, żeby ktoś nam o tym opowiedział. I na pewno nikt to nie pójdzie do więzienia. Dlatego stoi przed nami wyzwanie, duże wyzwanie, bo to nasze pokolenie jako pierwsze zostanie szczególnie rozliczone z tego, czy pamięć o żołnierzach wyklętych przetrwa w społeczeństwie. Chwała bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała!